ale nie wiem, jak brałem się z uwagi. Życia, o sens życia, jaki jest sens życia? Gdyby się ciebie dzisiaj ktoś zapytał, jaki jest sens twojego życia, co byś dzisiaj odpowiedział, dlaczego żyjesz? Czy tylko, żeby zdobywać w życiu jakieś przyjemności? Jaki jest sens naszego życia? Dzisiaj Jezus sam chce nam odpowiadać na to pytanie. Pokazał nam to bardzo wyraźnie w pokusach na pustyni. Po co człowiek żyje? Nie po to, żeby się tylko alienować od swojej rzeczywistości, żeby uciekać od sytuacji trudnych. Jezus pokazuje w tych pokusach na pustyni, że wchodzi w to, co trudne, że bierze swoje życie jakby takie całe, jakie jest. Dzisiaj Pan Bóg chce nam to pokazywać, że rzeczywiście możemy być szczęśliwi w tej sytuacji, w której jesteśmy, że nie musimy uciekać od tego życia, które masz. Może nie jesteś zadowolony ze swojego życia. Dzisiaj Pan Bóg pokazuje, że tam, gdzie właśnie jesteś w swoim życiu, chce się z tobą spotykać. Bóg chce się z nami spotykać w tym miejscu, gdzie jesteś dzisiaj. Możesz rzeczywiście w swoim życiu być szczęśliwy i poczuć smak życia. Poczuć sens swojego życia. Doświadczają rzeczywiście sensu, mają sens swojego życia. Poczucie sensu życia. Teraz posłuchajcie świadectwa. Ja mam na imię Piotr, jestem tutaj z moją żoną Urszulą. Jesteśmy z pierwszej wspólnoty drogi neokatumenalnej. I dopiero po spotkaniu się z żywym Chrystusem, po wspólnej modlitwie, mogliśmy razem z małżonką doświadczyć tego, że sami sobie nie potrafimy poradzić, że sami o własnych siłach nie potrafimy tego małżeństwa jakby poskładać do kupy. Dopiero wtedy zobaczyliśmy, że Chrystus jest zmartwychwstały, że On jest tym, który leczy w nas rany, który pozwala przebaczać, który pozwala prosić o przebaczenie, nie tylko przebaczać. To doświadczenie pokazuje mi, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał i że może zmartwychwstać w życiu każdego małżeństwa, pomimo wielkich trudności i różnicy może charakterów nawet. Wszystko. Po tym słowie, wezwaniu do modlitwy, także po tym świadectwie chcemy się modlić za nas tu zgromadzonych, ale także za was wszystkich, którzy jesteście tu na rynku, także za waszych bliskich, za całe to miasto, za całą parafię, szczególnie w obliczu tej tragedii, którą doświadczyliśmy na terenie naszego miasta. Prośmy Boga o światło, przede wszystkim światło Ducha Świętego, aby także w tym wydarzeniu widzieć działanie Pana Boga, który chce ocalić małżeństwa, rodziny, także dzieci, które się rodzą, abyśmy doświadczyli także Jego mocy, jak słyszeliśmy, mocy zmartwychwstałego, ponieważ grzechy nasze pokazują, że jesteśmy bezsilni. Dlatego chcemy teraz modlić się niż porami. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, otwierz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Nie jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechwładny.
dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechwładny. Z całego serca będę chwalił Pana w Radzie Sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Czytanie z listu świętego Pawła do Hebrajczyków. Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Mamy Słowo Boga. I to Słowo, ono zawiera dobrą wiadomość, dobrą nowinę dla nas, dla mnie i dla Ciebie. Bo to Słowo mówi, że Bóg jest Ojcem. A jeżeli Ojcem, to znaczy, że Ty jesteś dzieckiem Jego. I to Słowo, ono przychodzi dzisiaj z mocą, aby nas przekonywać o tej Bożej miłości, jaką Bóg do nas ma. Chryste, Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich narodów. Rozpal ogień Ducha Świętego w nas, którzy głosimy Twoje zmartwychwstanie. Zwycięski Królu, wysłuchaj nas. Niech Izrael uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza, a cała ziemia napełni się poznaniem Twojej chwały. Zwycięski Królu, wysłuchaj nas. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chciałbym bardzo serdecznie, zanim Wam pobłogosławię, wszystkim zaprosić jeszcze raz w przyszłą niedzielę. I Wy również, którzy przyszliście dzisiaj, cieszę się, że jesteście. Zaproście także swoich bliskich i przyjdźcie. Zobaczcie, było pochmurnie cały dzień, a specjalnie dla Was dzisiaj Pan Bóg zesłał popołudniowe, piękne słońce. Przyjmijcie teraz błogosławieństwo i zanieście to błogosławieństwo swoim bliskim. Idźcie nie ze złorzeczeniem, ale błogosławcie wszystkim. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Śpiewajmy jeszcze razem. Możemy też na koniec wielbić Boga swoim tańcem. Głosimy pokój dla świata, śpiewamy pokój dla świata. Niech nasze życie będzie radosne, a pozdrowienie pokój niech połączy nas. Hebelu szalom alechem, Hebelu szalom. Shalom Aleichem. Ty mi idziesz Sparta na swoim oblubieńcu. Ty mi idziesz Sparta na swoim oblubieńcu. Idźcie i ogłoście moim braciom. Moim braciom, niech idą do
zobaczą, bo tam mnie zobaczą. Uczniowie udali się do Galilei, na górę, którą Jezus im wskazał. Kiedy ujrzeli Go, oddali Mu pomoc i nauczajcie wszystkie narody. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni. Oto ja jestem z wami.